Misiu, Misiu, ale wspaniałe są te ferie zimowe. O rany, od dawna marzyłam o takim śniegowym odpoczynku. Ojejku, Misiu, ty się tak nie rozpędzaj. Tutaj jest bardzo stroma górka. Ojejku, Misiu, bo coś sobie zrobisz. No tak, misie to bardzo niemądre zwierzaczki. Och, już myślałam, że Misiu się przewrócił i że będę musiała wzywać karetkę. Złamana ręka albo noga Misia to nie będzie nic dobrego. Misiu, a co? Co ty tutaj tak usiadłeś? Jakoś dziwnie mi się przyglądasz. Misiu! Ach, zastanawiasz się, co to takiego? Wiesz, śmiesznie to wygląda, ale to są nogi mojego bałwanka. Poczekaj, bo ulepiłam kolejne części kuli. To zobacz, tutaj teraz na górę ląduje połowa brzuszka. Tutaj jeszcze kolejna. No i na samej górze brakuje jeszcze głowy. O, takiej śmiesznej. A na czubku czapki. O, proszę bardzo. I bałwanek już jest zbudowany. Ojej, Misiu, ty znowu tak się dziwnie patrzysz. Ojejku, Masza miała rację. Niedźwiedź chyba był bardzo zdziwiony, bo aż wytrzeszczył oczy, gdy zobaczył takiego gigantycznego bałwana, który tak naprawdę był jego wzrostu. Oj, Misiu, Misiu, nie martw się. To ty jesteś moim największym przyjacielem. O, skoro nie używasz tych nart, to może ja sobie teraz zjadę z górki. Nie ma nic lepszego niż narty w ferie. Oj, tylko że one są strasznie duże. O, ale może dam radę? O, jedna i druga. Wow, Misiu, zobacz! Ojejku, to teraz idę na tor przeszkód. O rany, tylko muszę złapać tę nartę. Misiu był w szoku. O, nie mógł uwierzyć temu, co widzi. Masza chyba zwariowała. Wybrała największą górkę, a ona dobrze nie potrafi jeździć na nartach. O rany, Misiu musi ją ratować. Oj, tam na pewno sobie poradzę. Jak Misiu dał radę, to ja też zjadę z tej górki. Oj, o rany, gdzie moje kiki? Masza zjeżdżała, a Misiu cały czas biegł jej na ratunek. Nie mógł nadążyć, bo Masza na tych nartach była bardzo szybka. Wow, udało się! Woo, to wcale nie jest takie trudne. Teraz mam jeszcze kiki. O, podjeżdżamy tutaj. Przygotowujemy się do zjazdu i woo, widzimy się na dole. Ale to była prędkość. Świetnie się bawiłam. Nic dziwnego, że Misiu tak uwielbia narty. O, tu są jakieś chorągiewki. O, czy to jest slalom? Wygląda to trochę jak tor przeszkód. A, na pewno sobie poradzę. Misiu nie mógł dogonić Maszy. Wszedł na górkę, aby sprawdzić, co tam się dzieje. I prawie dostał szoku. Zobaczył, że Masza teraz chce pokonać ten gigantyczny slalom, co było bardzo niebezpieczne. Oj, dziwne, że Misiu do mnie nie dołączył. Och, gdzie ten przemądrzały niedźwiadek, który uważa, że jeździ najlepiej na nartach? Misiu! Ojejku, nie jestem na górze! O, to mu pokażę, jak się jeździ slalom. To nie powinno być trudne. O! I teraz z tej strony się odpycham. Ojejku, ojoj, i prawie bym strąciła tę chorągiewkę. Chyba się udało i zawrót. Taram. Ej, jestem dobra. Jak myślicie,
mogłabym wystąpić na olimpiadzie? Ale było super. Tylko, że jestem teraz, oj, mega zmęczona. Oj, dobrze, że ściągnęłam już te narty, bo strasznie bolą mnie nóżki. O, a co to tam leci tak z górki na pazurki? O rany, czy to lawina schodzi? O, i teraz z tej strony? A nie, to jest Misiu. No dobrze, Misiu, już się na mnie nie złość. Ja wiem, zabrałam twoje narty bez pytania. Martwiłeś się o mnie, dlatego masz takie wielkie oczy. Przepraszam cię, Misiu, więcej się to nie powtórzy. A teraz wiesz co? Bardzo bym chciała cię przeprosić jeszcze raz i oddaję ci narty. No proszę, pokaż jakim ty teraz jesteś wspaniałym narciarzem. Misiu był nadal w szoku, jednak zrozumiał, że Masza to mała dzielna dziewczynka i sobie świetnie poradziła, więc poszedł po swoje narty, szybciutko je nałożył na wielkie niedźwiedzie stopy. Do ręki włożył kijki i teraz on postanowił przejechać ten slalom. W końcu ferie zimowe nie są tylko dla Maszy. Niedźwiadek też chce się świetnie pobawić. A że on jest świetnym narciarzem, który potrafi wybijać takie slalomy, to szybciutko bez problemu sobie poradził. Ojej, Misiu zapomniał o kijkach narciarskich. Ale widzę, że mu to nie przeszkadza. Wow, niezły z niego narciarz. Nie to co ja, bo ja to dopiero się uczę. O nie, jak to możliwe? Dlaczego ktoś rozwalił mojego bałwana? Od razu chce mi się płakać. Głowa oddzielnie, czapka zrzucona, wszystkie kule porozwalane. Misiu miał dobry słuch i od razu się domyślił, że to, co słyszy, to płacz małej Maszy. O rany, dobrze, że miał narty. Szybciutko popędził w dół sprawdzić, co się dzieje. Podjechał aż pod same nogi małej Maszy i zauważył tę wielką tragedię. Oj, dziękuję, Misiu, przyjacielu, że ze mną jesteś. Oj, wiesz co? To jest okropne. Budowałam tego bałwana tyle czasu i ktoś go rozwalił. Ale wiesz co? Ja tego tak nie zostawię. Misiu trochę się zmartwił, ponieważ nie wiedział, na jaki pomysł wpadła Masza. Może to wojna na kulki, a może inny dziwny pomysł. Zbuduję jeszcze raz tego bałwanka. O nie! Pragnę, aby znowu tutaj stał na tej naszej śnieżnej polanie. I będę go pilnować, aby nikt go nie rozwalił. Hurra! Ucieszył się Misiu, bo na początku myślał, że Masza wymyśliła wojnę na śnieżki. Najpierw posprzątam. O, muszę zrobić miejsce, aby ustawić dużą kulę, która będzie brzuchem. Dobrze. A gdzie my mamy ten brzuszek? O, tutaj. Oto nóżka jedna i nóżka druga. O, już prawie mamy bałwana. Teraz brzuszek. A w brzuszku mamy rączki zrobione z gałązek. Ale szybko poszło, więc od razu na górę położymy kulę, która jest głową. Ojej, a gdzie czapka? Przecież bałwan musi mieć czerwoną czapkę na głowie. Będzie mu strasznie zimno. Oj, chyba się zgubiła. Ale ją znalazłam. Misiu, oddaj czapeczkę. Ty masz ciepłe futerko i nie potrzebujesz czapki na głowę. Misiu bardzo niechętnie, ale oddał Maszy tę czerwoną czapkę. Och, trochę mu zmarzły uszy, więc po lepieniu bałwana postanowił, że wróci do domu się troszeczkę ogrzać. O, ledwo sięgam, ale jest! Udało się! Taram, taram, taram! Bałwan jest ulepiony! Oj,
Misiu, Misiu, czekaj na mnie! Misiu usłyszał Maszę i od razu się odwrócił. Domyślił się, że ona również chce wrócić do domu. Misiu, pójdziemy do mnie. Mam ciepłe kakao z miodem. Wiem, że bardzo to lubisz. I zobaczysz, od razu ogrzeją ci się uszy i czapka nie będzie ci potrzebna. Tylko pamiętaj, Misiu, musimy pilnować mojego bałwana. Nie dopuszczę do tego, aby ponownie ktoś go rozwalił. I hura, hura! Ucieszył się Misiu, ponieważ uwielbiał on ciepłe kakao z miodem. A Masza robiła je wyśmienite, ale wiedział, że później, po tym ogrzaniu się w domku, będzie musiał zostać dzielnym strażnikiem śnieżnego bałwana.